Lord Phillips Lovecraft W górach Czaleństwo. Jeden Zostałem zmuszony, aby opowiedzieć moją historię, gdyż nie znając konkretnych powodów naukowcy z pewnością nie posłuchaliby mej rady. Muszą przy tym nadmienić, iż powody, dla których sprzeciwiam się ponownemu wtargnięciu na terytorium Antarktydy z kompleksowymi poszukiwaniami skamielin, wierceniami i Topieniem pradawnych pokryw lądowych, wyjawiam absolutnie wbrew mojej woli. Waham się tym bardziej, że ostrzeżenia moje mogą okazać się daremne. Powątpiewanie w oczywiste fakty, które zmuszony jestem ujawnić, jest nieuniknione. Gdybym jednak opuścił bądź przemilczał to, co wyda się szalone i niewiarygodne, nic by praktycznie nie pozostało. Na moją korzyść świadczyć będą ukrywane dotąd zdjęcia, zarówno zwykłe, jak i lotnicze. Są one bowiem nad wyraz żywe i plastyczne. Wątpliwości mogą wzbudzić jedynie z tego względu, iż zręczne oszustwo praktycznie nie ma granic. Szkice wykonane tuszem zostaną rzecz jasna wykpione jako przykład jawnego szalbierstwa. Niemniej jednak eksperci powinni bez trudu dostrzec dziwaczność owej techniki i mocno się nad nią zastanowić. Ostatecznie muszę zdać się na osąd i opinię tych nielicznych ekspertów, którzy z jednej strony wykazują dostateczną niezależność umysłu, by ocenić moje argumenty zgodnie z ich plugawym, przekonującym meritum, a z drugiej strony, posiadających wystarczający wpływ, by powstrzymać badaczy z całego świata przed prowadzeniem niefortunnych prac w pasmach gór szaleństwa. Tak się nieszczęśliwie składa, że ludzie tacy jak ja i moi towarzysze, związani z małym uniwersytetem, mają raczej niewielką szansę wywrzeć jakikolwiek wpływ tam, gdzie w grę wchodzą sprawy tak przerażające, dziwne czy o tak kontrowersyjnej naturze. Na naszą niekorzyść świadczy również fakt, iż nie jesteśmy w sensu stricto specjalistami w dziedzinach, o które przede wszystkim tutaj chodzi. Moim głównym zadaniem jako geologa wchodzącego w skład ekspedycji Uniwersytetu Miskatonik było uzyskanie próbek skał i gleb z różnych obszarów kontynentu antarktycznego, do czego służyć miał znakomity świder wynaleziony przez profesora Franka H. Pabodiego z Wydziału Inżynierii naszej uczelni. Nie miałem najmniejszej ochoty zostać pionierem na jakimkolwiek innym polu i żywiłem jedynie nadzieję, iż badając z pomocą naszego nowego mechanicznego urządzenia eksploatowanego już wcześniej miejsca, dotrę do nowych materiałów, które dotąd przy użyciu tradycyjnych metod wydobywczych były nieosiągalne. O czym powiadomiliśmy opinię publiczną w naszych doniesieniach. Aparatura wiertnicza Pabudiego okazała się wyśmienita, łatwa w obsłudze Wyjątkowo lekka i przenośna, dzięki temu, że obok zwykłych urządzeń do wierceń artyzyjskich zastosowano w niej system niewielkich, kolistych świdrów skalnych, błyskawicznej bez trudu radziła sobie z warstwami o różnej twardości. Stalowa głowica, połączone pręty, silnik benzynowy, składany drewniany dźwig, ładunki dynamitu, detonatory i przewody elektryczne. Świder do usuwania odpadów geologicznych i składany transporter rurowy o średnicy pięciu cali, pozwalający na wiercenie do głębokości tysiąca stóp. Tworzyły ogółem ładunek mieszczący się na trzech saniach ciągniętych przez zaprzęgi, złożony z siedmiu psów każdy. Było to możliwe dzięki przemyślnemu stopowi aluminium, z którego wykonano większość metalowych części. Cztery duże samoloty specjalnie przystosowane do lotów na ogromnych wysokościach nad płaskowyżem Antarktydy, wyposażone w podgrzewane paliwa i dopalacze, były w stanie przenieść całą naszą ekspedycję z bazy na skraju wielkiej bariery lodowej do wybranych przez nas miejsc wewnątrz kontynentu. Stamtąd dalej podążać mieliśmy za pręgami. Planowaliśmy spenetrować terytorium tak odległe, jak tylko pozwoli na to jeden antarktyczny sezon. A może dłużej, gdyby okazało się to absolutnie niezbędne. Przy czym mieliśmy działać głównie w masywach górskich i na płaskowyżu na południe od Morza Rossa, w rejonach zbadanych już w różnym stopniu przez Shackletona, Amundsena, Scott'a i Byrda. Zamierzaliśmy często zmieniać obozowiska i pokonywać samolotem odległości na tyle duże, by mogły okazać się znaczące pod względem geologicznym. Spodziewaliśmy się uzyskać ogromnych ilości materiałów, zwłaszcza okazów pochodzących z warstw prekambryjskich, jakich do tej pory na Antarktydzie zebrano niewiele. Pragnęliśmy zebrać również jak najwięcej skał zawierających skamieliny, bowiem informacje na temat pierwotnego życia w tej posępnej krainie lodu i śniegu mają ogromne znaczenie dla wiedzy o przeszłości Ziemi. Na Antarktydzie panował tropikalny klimat obfitujący w formy życia, tak roślinnego, jak i zwierzęcego, z których do dziś przetrwały jedynie żyjące na północnych wybrzeżach kontynentu pospolite porosty, pajęczaki i piginy. Znakomita okazja, by rozwinąć, wzbogacić i uściślić ową wiedzę. Gdyby podczas któregoś zwierceń udało się nam natrafić na skamieliny, mieliśmy rozszerzyć nawiert przy pomocy ładunku dynamitu i wydobyć okazy o odpowiednich rozmiarach i w odpowiednim stanie. W skład wyprawy wchodziły cztery osoby z Uniwersytetu. Pabody, Lake z Wydziału Biologii, Atwood z Wydziału Fizyki, zajmujący się też meteorologią, oraz ja, reprezentujący geologię, sprawujący nominalne funkcje kierownika ekspedycji. Oprócz nas było jeszcze 16 pomocników, 7 absolwentów uczelni i 9 zdolnych mechaników. Tych 16, 12 posiadało kwalifikacje pilotów i za wyjątkiem dwóch kwalifikacje operatorów radiowych. Dodać należy, iż 8 spośród nich znało się na nawigacji i potrafiło posługiwać się kompasem i sekstansem, podobnie jak Pabody, Atwood i ja. Do tego rzecz jasna dochodziły pełne załogi dwóch naszych statków, byłych jednostek wielorybniczych, których drewniane kadłuby specjalnie wzmocniono i w których zamontowano dodatkowe kotły parowe. Ekspedycję finansowała Fundacja N.D. Pikmana, wsparta paroma innymi dotacjami. Dzięki temu, mimo braku wielkiej reklamy, mogliśmy poczynić nader gruntowne przygotowania. Psy, sanie, maszyny, sprzęt obozowy oraz pięć rozłożonych na części samolotów dostarczono do Bostonu i tam załadowano na statki. Cel mieliśmy jasno określony, wyposażenie doskonałe, a w takich kwestiach jak odpowiednie zaporowiętowanie, organizacja, transport czy budowa obozów korzystaliśmy z doświadczeń wielu rad, nad wyraz wybitnych poprzedników. Ich liczba i sława, jaką się cieszyli, sprawiły, że nasza wyprawa, pomimo iż tak hojnie zaopatrzona, przeszła praktycznie rzecz biorąc niezauważona. Wypłynęliśmy z portu w Bostonie 2 września 1930 roku, płynąc niezbyt szybkim kursem wzdłuż wybrzeża przez kanał panamski i zatrzymując się na Samoa i w Hobart, na Tasmanii. Tam zabraliśmy na pokład resztę zaopatrzenia. Nikt z naszej grupy badawczej nie był dotąd w rejonach podbiegunowych, i wszyscy polegaliśmy głównie na kapitanach naszych statków. J.B. Douglasie, dowódcy brygu Arkham i całego morskiego etapu wyprawy, i George'u Torfincenie, kapitanie statku Miskatonic. Obaj byli starymi wilkami morskimi, weteranami wypraw wielorybniczych. Im dalej zostawialiśmy za sobą zamieszkały świat. Tym niżej słońce zapadało po północnej stronie, pozostając jednocześnie każdego dnia coraz dłużej nad horyzontem. Na wysokości mniej więcej 62 stopnia szerokości południowej ujrzeliśmy pierwsze góry lodowe, przypominające stoły. A tuż przed osiągnięciem kręgu polarnego, którego przecięcie w dniu 20 października uczciliśmy tradycyjną i oryginalną ceremonią, napotkaliśmy pierwsze poważne kłopoty z polem lodowym. Przedzierając się przez lód, którego pałać nie była na szczęście ani zbyt rozległa, ani zbyt gruba. Na 68 stopniu szerokości południowej i 175 stopniu długości wschodniej wyszliśmy na otwarte wody. Rankiem 26 października od strony południowej oczom naszym ukazał się lśniący, potężny ląd, a przed południem, drżąc ze mocy, oglądaliśmy rozległy, wyniosły, pokryty śniegiem łańcuch górski, rozciągający się aż po skraj horyzontu. Tak, oto nareszcie dotarliśmy do najbardziej wysuniętego przyczółka wielkiego nieznanego kontynentu i tajemniczego mrocznego świata lodowej śmierci. Szczyty te, należały rzecz jasna do odkrytego przez Rosa masywu Admiralicji. Teraz zadaniem naszym było opłynąć przylądek Adar i przepłynąć dalej wzdłuż wschodniego wybrzeża ziemi Wiktorii do miejsca, w którym mieliśmy rozbić bazę u brzegu Cieśniny Macmardo. U stóp wulkanu Erebus na 77 stopniu, 9 minuty szerokości południowej. Ostatni etap podróży był barwny i wpływał pobudzająco na wyobraźnię. Ogromne, nagie, tajemnicze wierzchołki majaczyły nieprzerwanie wzdłuż zachodniej strony nieba, podczas gdy nisko wiszące słońce, ukazujące się w południe po północnej stronie, skapywało przymglonym czerwonym blaskiem na biały śnieg, błękitnawy lód, pasma wód. I czarne połacie odsłoniętych granatowych stoków. Straszliwe podmuchy upiornego antarktycznego wiatru miatały nagie wierzchołki gór, zawodzenia wichury, przywodziły niekiedy na myśl dziką, ledwo wyczuwalną melodię o szerokiej, zgoła obłędnej gamie tonów, które w niewytłumaczalny, podświadomy sposób kojarzyły mi się z czymś niepokojącym, a nawet wręcz przerażającym. Cała scenaria przywodziła na myśl azjatyckie malarstwo Nikolasa Rericha i jeszcze bardziej zatrważające opisy owianego złą sławą płaskowyżu Lęg z kart mrożącego krew w żyłach bluźnierczego i plugawego nekronomikonu szalonego araba Abdulla Al-Hazreda. Wielokrotnie później żałowałem, że w ogóle zajrzałem do tej potwornej księgi w bibliotece Uniwersytetu Myskatonek. 7 listopada straciliśmy chwilowo z oczu pasmo gór po zachodniej stronie. Minęliśmy wyspę Franklina, a następnego dnia ujrzeliśmy przed nami szczyty gór Erebus i Terror na wyspie Rossa. Za nimi zaś długą linię gór Perego. Na wschodzie ciągnęła się gruba, biała krecha zapory lodowej, sięgająca 200 stóp wysokości i przypominająca skaliste urwiska w Quebecu. Dopowiadała ona kres żeglugi w kierunku południowym. Po południu weszliśmy do cieśniny MacMurdo i rzuciliśmy kotwicę w cieniu dymiącego rebusa. Pokryty żużlem wierzchołek wulkanu o wysokości 12700 700 stóp przypominał świętą Fuji z japońskich malowideł. Za nim, niczym biały upiór, wznosił się terror. Wygasł już dziś wulkan mierzący 10900 900 stóp dymu Buchały z otworu Erebusa, a raczej sporadycznie, i jeden z absolwentów zdolny, młody chłopak nazwiskiem Danforth, wskazał coś, co przypominało lawę pokrywającą śnieżne stoki. Stwierdził przy tym, iż góra ta, odkryta w 1840 roku, była bez wątpienia inspiracją dla Poego, który 7 lat później napisał. Siarką cuchnące lawy, gęste strugi. Nieustannie spływają w dół po zboczach Janek, w najdalszych polarnych krainach jęczą, spływając w dół po zboczach Janek, w lodowych krainach polarnych złóż. Danforth był miłośnikiem mrocznych lektur i dużo opowiadał o poem. Nie osobiście zainteresował antarktyczny wątek jedynego, długiego opowiadania poego, wstrząsającego i enigmatycznego Artura Gordona Paima. Na bezludnym wybrzeżu i wyrosłej zaporze lodowej niezliczonej ilości groteskowych pingwinów popiskiwały, machały skrzydłami. W wodzie zaś i na rozległych krach dryfującego powoli lodu pływały lub przewalały się tłuste, leniwe foki. Krótko po północy 8 listopada przy pomocy niewielkich łodzi dokonaliśmy trudnego lądowania. Jednocześnie przeciągnęliśmy z każdego ze statków kabel, przygotowując się do wyładunku zapasów przy pomocy boi. Pierwsze kroki na Antarktydzie pozostawiły w naszej pamięci niezatarte wrażenie, pomimo iż dotarły tu już wcześniej wyprawy Scotta i Shackletona. Nasz obóz, założony na skutym lodem wybrzeżu stóp wulkanu, był jedynie obozem tymczasowym. Kwatera główna wciąż znajdowała się na pokładzie Arkham. Wyładowaliśmy sprzęt wierniczy, psy, sanie, namioty, żywność, zbiorniki z benzyną, ekwipunek do topienia lodu, Aparaty fotograficzne, zarówno te zwykłe, jak i do zdjęć lotniczych, części samolotowe oraz inne akcesoria wraz z przenośnymi radiostacjami, które obok tych zamontowanych na samolotach, były dostatecznie silne, by za ich pośrednictwem połączyć się z potężną aparaturą nadawczo-odbiorczą na Arkham z dowolnego miejsca na kontynencie antarktycznym. Aparatura na statku, za pomocą której utrzymywaliśmy bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym, przesyłać miała raporty prasowe do ogromnej stacji radiowej Arkham Advertiser w Kingsport Head w Massachusetts. Mieliśmy nadzieję, że zdołamy zakończyć nasze prace w przeciągu antarktycznego lata. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, mieliśmy przezimować na Arkham, a jednocześnie, nim lód skuje wodą, wysłaćmy skatonik na północ, po zaopatrzenie na kolejny sezon nie muszą powtarzać tego, co pisano w gazetach na temat naszych wstępnych działań o wejściu na górę Erebus czy uwieńczonych sukcesem w wierceniach mineralogicznych w kilku punktach na wyspie Rosa, które mimo iż dokonano w skalnym podłożu przebiegły nad wyraz sprawnie. Było to tylko i wyłącznie zasługą Pabodiego i jego aparatury. Nie będę też wspominał, tu o pierwszej próbie wykorzystania urządzenia do topienia lodu czy o ryzykownym wejściu z saniami i zaopatrzeniem na wielką zaporę lodową, ani o tym, jak w obozie na szczycie zapory zmontowaliśmy pięć wielkich samolotów. Zdrowie dopisywało całej naszej grupie, złożonej z 20 mężczyzn i 50 alaskańskich psów zaprzęgowych. Aczkolwiek należy nadmienić, iż nie zetknęliśmy się jeszcze z naprawdę zabójczymi temperaturami i wiatrami. Temperatura wahała się w granicach między 0 a plus 25 stopni, a podobne mrozy występowały zimą w Nowej Anglii i byliśmy do nich przyzwyczajeni. Obóz na Zaporze był również tymczasowy i pełnił wyłącznie funkcję magazynu na benzynę, żywność, materiały wybuchowe i inny sprzęt. Na początek do przewozu sprzętu badawczego potrzebowaliśmy tylko czterech samolotów. Piąty na wypadek, gdybyśmy utracili pozostałe maszyny i gdyby zaszła konieczność dostarczenia nas na Archam, pozostał w bazie zaopatrzeniowej pod opieką pilota i dwóch ludzi z załogi statku. Później, gdy nie będziemy potrzebować wszystkich czterech samolotów, do przewozu sprzętu planowaliśmy używać jednego lub dwóch z nich do transportu wahadłowego między bazą zaopatrzeniową a obozem stałym na olbrzymim płaskowyżu oddalonym od nas o 600-700 mil na południe. Leżącym już za pałacą lodowca Bird Na przekór nieomal jednomyślnym opiniom o przerażających wichrach i burzach śnieżnych atakujących z tego właśnie płaskowyżu, postanowiliśmy, gwoli ekonomice i efektywności naszych działań, obyć się bez obozów pośrednich. Raporty radiowe donosiły o odbytym 21 listopada przez naszą eskadrę zapierającym dech w piersiach czterogodzinnym godzinnym locie non-stop. Zaczęliśmy ponad dumną, lodową pustynią, gdzie słychać było tylko ciszę. Wiatr nie sprawiał nam większych kłopotów i radiokompasy przydały się tylko raz, kiedy trafiliśmy w gęstą mgłę. Pomiędzy szerokością 83 i 84 stopnia ujrzeliśmy rozległą połać ogromnego wzniesienia. Uświadomiliśmy sobie, że dotarliśmy do lodowca Bird Mora, największej doliny lodowcowej świata. Znaleźliśmy się wreszcie w prawdziwym, martwym od wieku białym świecie najdalszego południa. Wtedy też dostrzegliśmy daleko na wschodzie wierzchołek góry Nansen, znoszący się na wysokość prawie 15 tysięcy stóp. Pomyślne założenie bazy południowej ponad lodowcem na szerokości 86 stopni 7 minut i 174 stopni 23 minucie długości wschodniej, oraz niewiarygodnie szybkie i sprawne wiercenia, prace geologiczne w różnych punktach, do których dotarliśmy, czy to saniami, czy też odbywając krótkie loty samolotami, należą już do historii. To samo tyczy się uciążliwego, choć triumfalnego wejścia na górę Nansen, dokonanego przez Pabodiego i dwóch absolwentów uczelni Jedneja i Karola w dniach między 12 a 15 grudnia. Kiedy znajdowaliśmy się na wysokości około 8,5 tysięcy stóp nad poziomem morza, próbne wiercenia wykazały, iż w pewnych miejscach stały grunt znajduje się zaledwie 12 stóp pod powierzchnią śniegu i lodu. Wykorzystaliśmy zatem naszą aparaturę do topienia lodu, wytopiliśmy otwory strzelnicze i użyliśmy dynamitu w wielu takich miejscach, że żadnemu z wcześniejszych badaczy nie zaświtała nawet myśl o poszukiwaniu minerałów. Uzyskane w ten sposób próbki granitu prekambryjskiego i piaskowca potwierdziły nasze przypuszczenia, iż płaskowyż ów był homogeniczny, z olbrzymią masą kontynentu na zachodzie, ale różniący się nieco od części leżących na wschodzie, poniżej Ameryki Południowej, który, jak sądziliśmy, uformował mniejszy, odrębny kontynent, oddzielony od większego, zamarzniętymi płaciami mórz Rossa i Wedella. Aczkolwiek Byrd odrzucał tę hipotezę. Wewnątrz niektórych piaskowców, które, celem poznania ich natury, wysadzaliśmy dynamitem i kruszyli, odnaleźliśmy pewne nader interesujące ślady i odłamki z kamienin. Głównie paproci, wodorostów, trylobitów, liliowców oraz mięczaków, jak linguale i gastropody. Wszystko to miało ogromne znaczenie dla pierwotnej historii tego regionu. Natrafiliśmy również na osobliwy, trójkątny, poruszkowany odcisk mierzący w najszerszym miejscu stopę długości, który Lake złożył z trzech fragmentów płytki łupku wydobytej z otworu po wierceniu dokonanym na wyjątkowo dużej głębokości. Miejsce, gdzie odkryliśmy owe fragmenty, znajdowało się na zachodzie, w pobliżu gór królowej Aleksandry i Lake. Jako biolog dostrzegł w tych intrygujących odciskach coś wyjątkowo zagadkowego i ekscytującego. W moim mniemaniu, jako geologa, Łupek ten nie różnił się niczym od innych skał osadowych. Jest on wszak formacją metamorficzną, w którą prasowana została warstwa osadowa, a ciśnienie powoduje deformację wszelkich zaistniałych w nim odcisków. Nie widziałem więc powodu, aby aż do tego stopnia przejmować się czy ekscytować owym prążkowanym wgłębieniem. Kiedy szóstego dnia Lake Pabody Daniels. Sześciu absolwentów, czterech mechaników i ja przelatowaliśmy na pokładzie dwóch samolotów nad brzegiem południowym. Nagły, porywisty wiatr, który na szczęście nie przerodził się w śnieżną burzą, zmusił nas do lądowania. Był to, jak podały gazety, jeden z nielicznych epizodów w czasie kilku lotów obserwacyjnych, podczas których staraliśmy się określić nowe szczegóły topograficzne na obszarach, gdzie nie dotarli dotąd badacze. Wcześniejsze loty, które. Pod tym względem nas rozczarowały, dostarczyły w zamian kilku olśniewających przykładów fantastycznych, zwodniczych miraży, występujących na terenach polarnych, których podróż morska dała nam zaledwie mizerny przedsmak. Odległe góry wznosiły się na niebie niczym zachwycające, czarodziejskie miasta, i bywało, że cały biały świat zmieniał się w złotą, srebrzystą i szkarłatną krainę. Jakby zrodzoną z marzeń i imaginacji Dunsoniego, skąpaną w magicznym blasku wiszącego nisko na niebie słońca. pochmurne dni miewaliśmy znaczące kłopoty z lotami, bowiem niebo zlewało się z ośnieżoną ziemią, przeistaczając się w jedną mistyczną, mieniącą się wszystkimi barwami tęczy pustkę. Nie sposób było dostrzec horyzontu rozdzielającego ziemię od nieba. Ostatecznie postanowiliśmy zrealizować nasz pierwotny plan 500-milowego lotu na wschód przy użyciu wszystkich czterech samolotów i założyć nową bazę przejściową na, jak mylnie sądziliśmy, mniejszej części kontynentu. Okazy geologiczne, które planowaliśmy tam uzyskać, mogły okazać się niezwykle cenne ze względów porównawczych. Jak dotąd zdrowie nieodparcie nam dopisywało. Sok z limonów idealnie kompensował monotonność diety opartej na puszkowej, mocno solonej żywności, zaś temperatury utrzymujące się generalnie powyżej zera pozwalały nam obywać się bez najgrubszych futer. W środek lata, więc śpiesząc się, wykonując sumienie wszystkie obowiązki, mogliśmy zakończyć naszą działalność do marca, unikając tym samym nudnego zimowania podczas długiej antarktycznej nocy. Z zachodu nadeszło kilka srogich huraganów, ale uniknęliśmy szkód dzięki zapobiegliwości Artwuda, który wymyślił schrony dla samolotów oraz wiatrochrony ułożone z ciężkich bloków śniegu. Główne budynki obozu wzmocniliśmy śniegiem. Co tu dużo mówić. Nie da się ukryć, iż dopisujące nam szczęście i nasza operatywność były doprawdy niesamowite. Zanim jeszcze na dobre przenieśliśmy się do naszej bazy, zewnętrzny świat wiedział już o naszym programie, jak i o dziwnym, zaciętym uporze Lejka, ubierającym się przy wyprawie badawczej na zachód, a raczej dokładniej rzecz biorąc na północny zachód. Wyglądało na to, iż szykował on naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, które związane było z trójkątnym, prążkowanym kawałkiem łupku. Zgodnie z interpretacją Lejka był on sprzeczny z naturą. Co w najważniejszym stopniu pobudzało jego ciekawość, sprawiając, iż nie mógł już doczekać się kolejnych wierceń i kruszenia skał w formacjach rozciągających się na zachodzie, do których w formacji owe fragmenty należały. Był dziwnie przekonany, iż ślad ów jest odciskiem jakiegoś ogromnego, nieznanego i niesklasyfikowanego dotąd organizmu, stojącego dość wysoko na drabinie ewolucji. Absolutnie nie zwracał uwagi na fakt, że wiekowe ślady kambryjskie, jeśli nie prekambryjskie, wykluczały istnienie nie tylko wyżej rozwiniętego, ale w ogóle jakiegokolwiek życia poza jednokomórkowcami lub co najwyżej trylobitami. Odłamki skał, na której zachowały się niezwykłe ślady, musiały pochodzić sprzed bardzo wielu eonów. Tłumaczył Robert Lipski. Muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.